polską Austrią zaczyna Przemysław Kantyka, reprezentant klubu LKS Klimczok Bystry, oczywiście reprezentant Polski, gilowiczanin, a więc ziomek Tomka Adamka, 42. w kwalifikacjach, startował w Mistrzostwach Świata Juniorów, 10., 12., już w powietrzu. To dla niego ważna sprawa, leci spokojnie dzisiaj podczas serii próbnej 109 metrów, ale 106 metrów, ale teraz zmobilizował się, poleciał nieco dalej. Oczywiście przypomnijmy parametry skoczni, 125 metrów punkt K, rozmiar skoczni 140 metrów, 117 metrów natomiast skoczył Przemysław Kantyka, dostając większość ocen 16,5-17 punktów. Lekko, a może więcej niż lekko, dmuchał wiatr z tyłu, będzie miał zatem 9 punktów dodanych jako rekompensatę. 104,9 punktu Przemysław Kantyka otwiera to widowisko. Stanisław Bobak, Piotr Fijas 4 razy, Adam Małysz 4 razy, Kamil Stoch 10 biało-czerwonych wiktorii tutaj na Wielkiej Krokwi. I czekamy na tę 11, żeby ta biało-czerwona nacja, mówimy o skoczkach narciarskich, otwierała tę listę rankingową zawodów w stolicy polskich Tatr. Andrzej Stękała, 23-letni skoczek, zawodnik, który ma za sobą starty w zawodach Pucharu Świata. Dość pokrętnie troszeczkę toczyły się jego losy narciarskie. Przecież pamiętamy 3 lata temu, sezon 2015-16, kiedy on kończył zawody w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. Mówię o konkursach oczywiście. Trondheim tam był 6, 17 był Zakopane, 22 w Sapporo, wtedy był 34 na koniec sezonu w klasyfikacji generalnej. Potem wspólnie z Krzysztofem Biegunem perturbacje, wypadli z kadr, ogromne problemy, wiadomo, brak stypendium, jednak Andrzej Stękała wytrzymał, upór, praca spowodowały, że w tej chwili jest pierwszy po skoku na odległość 122 metrów. Klemens Murańka, cała historia, był młodziutki, zachwycał skokami 120-metrowymi tutaj na Wielkiej Krokwi, a nawet dłuższymi. Potem był medalistą w drużynie w 2015 roku w Falun, a potem operacja ostatnia wzroku i wraca do formy, mamy nadzieję, dobrej formy. Był 44 w kwalifikacjach, ale teraz ważne, aby pofrunął jak najdalej, niesiony dopingiem tej publiczności. Zielona linia tutaj gdzieś na 120, 121 metrze. Klemens Murańka na pewno potencjał duży, ale musi przejść te wszystkie perturbacje. 117,5 metra i to łącznie z notami 16,5-17 punktów z rekompensatą, prawie 13-punktową za wiatr delikatnie wiejący z tyłu, a może nieco więcej niż właśnie, delikatnie, bo 12,9 punktu to sporo. Jest w tej chwili drugi, a więc Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Przemysław Kantyka. Proszę Państwa, w ocenie Przemysława Babiarza delikatnie to jest metr na sekundę z tyłu skoczni. W lekkiej atletyce to jest lekki wiatr, proszę Państwa. Natomiast w skokach narciarskich, gdzie nie ma się tego kontaktu z podłożem po wyjściu z progu, rzeczywiście troszkę mocniejszy. Paweł Wąsek, popatrzmy na 19-latka. Kolejny skoczek z naszej grupy krajowej, uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów. I to jest dobry skok Pawła. Brawo, Paweł. Dzisiaj w serii próbnej 118 metrów, a teraz 11,4 punktu dodane za wiatr, 129 metrów i w mojej ocenie, oczywiście stricte subiektywnej, to 129 metrów wystarczy do tego, byśmy oglądali Pawła w drugiej serii, a on do tej pory startował w Zakopanem, zajął 44 miejsce w ubiegłym sezonie. A to jest najmłodszy z naszych zawodników, urodzony w 1999 roku, jeszcze ma prawo wystartować w Mistrzostwach Świata Juniorów. Tymczasem Aleksander zniszczył, 6 w kwalifikacjach. Niektórzy nawet zastanawiali się, czy Stefan Horngacher nie powinien wstawić go do drużyny. Skoczył 128,5 metra, ale wtedy to był naprawdę długi skok. Teraz potrzebuje 131, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Pawła Wąska. Już w powietrzu i wylądował przed punktem K, przed czerwoną, pierwszą czerwoną linią, czyli przed 125 metrem Aleksander zniszczył. 120,5 metra, a więc jakby rozczarowanie tak, delikatne. On na pewno chciał przypomnieć o sobie z tego piątku udanego dla niego. No wyszło troszkę inaczej dla Alka, który przecież dołączył do naszej ekipy na turniej czterech skoczni. Sam to trochę wywalczył w Pucharze Kontynentalnym. Teraz jest trzeci. Paweł Wąsek, Andrzej